Moi drodzy, jak to się dzieje, że jedni wchodzą do lasu i znajdują pełno grzybów prawie zawsze, a drudzy, no cóż, wychodzą z pustymi siatkami. Jak to się robi? I właśnie sobie weszłem do lasu. Jak zbierać grzyby? To jest takie podstawowe pytanie, mogę to sobie zadać w tym kraju, bo chyba wszyscy je znają odpowiedź, ale kto nie zna, ten nie się dowie, jak to się mówi. A oczywiście czasami to jest szczęście. Na to szczęście trzeba liczyć, no i z tego szczęścia trzeba korzystać. A innym zaś razem to nie tyle szczęście, co po prostu praktyka. Praktyka jest taka: przede wszystkim szukamy miejsc wilgotnych. Czasami może to być droga, nawet gdzie wszyscy chodzą, czasami ścieżka nie drożna, ale w każdym razie szukamy przede wszystkim miejsc wilgotnych. W każdym lesie się powinno takie miejsce gdzieś znaleźć. To jest taka podstawowa sprawa. Druga sprawa, jak już znajdziemy jednego grzyba, to szukamy obok następnych. Tu mam takie, wiecie, kryślarze. Znalazłem. Wszystko polegało na tym, że idę i nagle patrzę, jest jeden koźlarz, nie? To, co się robisz momentalnie później, to obracasz się dookoła, zataczasz krąg około najpierw 1 metra, 2, 3, 5 i szukasz dookoła. Jak masz jednego grzyba w jednym miejscu, zawsze szukasz potem dookoła następnych. To jest podstawowa sprawa. Gatunków grzybów, tak jak właśnie koślarze, kanie i tym podobne, lubią takie miejsca jak tutaj, czyli mamy kawałek jakiejś łączki zalesionej już ledwo, tak, i lasek, tak, albo na takim przylesie, albo właśnie tuż przy pierwszych drzewach. To jest też takie miejsce, gdzie praktycznie grzybiarze, ci co znają, ci co wiedzą, chodzą, tak, czyli takie większe zarośla. Zarośla przy tym. Nie pełny las, ani nie pełna łąka, tak? To jest taka podstawowa sprawa. I tak. Jeszcze też jest ważna pora roku. Oczywiście nie w każdej porze roku rosną grzyby i nie wszędzie. Ale jak mamy na przykład listopad i tak dalej, no to grzybiarze wiedzą, że wyruszamy może właśnie na poszukiwanie kani jeszcze, na poszukiwanie opieniek. Opieńki się szuka właśnie mniej więcej w takich chaszczach. Ich jest najwięcej. Na, właśnie tak jak sama nazwa wskazuje, na pieńkach. Ja akurat jeszcze nie znalazłem opieńek, bo jest jeszcze wrzesień. Jak się zacznę trochę później, na razie jakieś takie rosną. Ale równie dobrze przy takim pieńku jak tutaj będzie pełno opieńek później. Więc wchodzimy w takie chaszcze, więc pada mieć dobre buty. Słuchajcie, przyglądamy się zawsze miejscem, w którym znajdujemy grzyby. Tu mam, słuchajcie, miejsce przy drodze. Tak? Czyli teoretycznie to jest taki las koło dużego miasta, koło Pruszkowa, czyli koło Warszawy. No i przy drodze powinno być ciężko o grzyby, bo wszyscy je powinni zauważyć. Tymczasem, jak widać, tutaj mamy jakiś wielki okaz borowika. Tak, proszę bardzo, jeden. No i to, co mówiłem, przyglądamy się zawsze dookoła. I bach, drugi. Tak? Jeszcze się za chwilę przyjrzę, jak już przestanę nagrywać. W każdym razie co robimy? Zapamiętujemy, słuchajcie, miejsca, w którym znajdywaliśmy grzyby, jeżeli to jest miejsce, do którego powracamy. Dlaczego? No bo jeśli na przykład za rok będziemy szli na grzyby, to duże prawdopodobieństwo, że w tym miejscu też znajdziemy grzyby. Co jeszcze przy okazji borowików? Widzicie? Taki borowik. I tam następne. Pewno są robaczywe, bo takie wielkie. Ale one bardzo lubią rosnąć przy czymś takim. O, proszę bardzo. Tego nie zbieram. To jest taki grzybek niejadalny. Zdaje się, z tego co się orientuję, ktoś pewnie go i tak zjadł. W każdym razie one mają taką jakąś korelację, to gdzieś tam około można, ekolodzy to o tym wiedzą. One mają jakąś taką, co że ta grzybnia się ich lubi splątywać właśnie z grzybniami borowików. Więc jeśli zobaczymy takie czerwone muchomorki, to warto tam zajrzeć i obejrzeć się dookoła, czy przypadkiem nie ma obok nich borowików. No i mówię, zapamiętujemy miejsce, jeśli to jest las, do którego powracamy, a jeśli to jest nowy las, do którego nie będziemy powracać, to też zapamiętujemy miejsca, przyglądamy się im i patrzymy, jak mniej więcej w tym lesie, gdzie rosną dane grzyby, bo one bardzo podobnie rosną w danym lesie. Więc jeśli na przykład w takim lesie koło tutaj mamy buka, tak? Koło buków rosną takie właśnie prawdziwki, to być może tutaj obok kolejnych buków, mniej więcej w podobnej kompozycji, będą takie właśnie prawdziwki rosły. No i co jeszcze ważne, ja jestem, słuchajcie, w środku tygodnia. Jak macie się wybierać na grzyby w niedzielę, w sobotę, to wybierzcie się w sobotę, bo będzie ich więcej, tak? A jak macie wolne w tygodniu, jak pracujecie tak jak ja, że tak powiem, luzem, kiedy możecie sobie dowolne obrać,
No to środa, czwartek, piątek to lepsze dni niż sobota, niedziela. Po prostu tych grzybów będzie więcej. No ale jak widać tutaj nawet, mówię, las młochowski często oczyszczany. W ogóle mało grzybowy teoretycznie, bo pełno ludzi tu chodzi. Takie okazy, mówię, przerośnięte, nikt ich nie zebrał tuż przy drodze. Jak te okazy jeszcze wyglądają? Jakie one są duże? Okay. One są takie miary spoko. Taki nożyk do tego, nie? No taki miary fajny okaz. Mówię, przy drodze, często uczystanym lesie. Nie, co jeszcze ważne? Praktyka niestety. Praktyka czyni mistrza. W sensie ćwiczymy oczy, tak? Nawet jak idziesz do lasu, nie zbierasz grzybów w danym momencie, to i tak szukaj grzybów oczami. Dlaczego? Bo się oczy przyzwyczajają. Kiedyś, słuchajcie, robiłem biżuterię, jak jeszcze w talizmany wierzyłem, już nie wierzę. Wyrosłem z tego. W każdym razie miałem takie talizmany z czterolistną koniczyną, które znajdowałem. Sam osobiście znajdowałem te czterolistne koniczynki. A polegało to na tym, że na początku się nauczyłem. Po prostu patrzę na koniczynę i szukam oczami czterolistnej. Na początku to było ciężkie do zrobienia, a później, słuchajcie, nawet z 5 metrów potrafiłem z daleka, przypadkiem idąc, nie wiem, do sklepu, zauważyć rosnącą czterolistną koniczynę. To wystarczyła praktyka, już mi to trochę zaniknęło, w sensie już się moje oczy odzwyczaiły, ale jak szukały takich rzeczy, no to te oczy jakoś tak, nie wiem, takie, mogę powiedzieć, lunety oczne, wypatrywały czegoś takiego, więc tak samo jest z grzybami, jeśli szukamy grzybów często, no to rozglądam się, może jeszcze coś znajdę, nie? Tak jak mówiłem, dookoła trzeba szukać, no to tym częściej będziemy je później znajdywać, bo będziemy je częściej zauważać. Mu zaskoczenie, słuchajcie, nawet ten mniejszy zdrowy, tego dużego rozkroję w domu, czy mniejszy, no mniejszy taki fajny, że już taki, takie coś mi na sosik starczy, nie? Mały, dla dwóch osób, więc będzie taki fajny sosik. A po co się zbiera grzyby, słuchajcie? Grzyby Bóg tak fajnie wymyślił, że wyciągają z ziemi minerały, tak? Których nam brakuje, bo oczyszczamy teraz żarcie i tak dalej, nie ma tego wszystkiego. One fajnie nam wyciągają. Mają mało składników odżywczych, ale co ważne, mało ludzi to podkreśla, mają podobno całkiem fajnym są źródłem witaminy D. Nawet jak dobrze poszukałem w internecie, są badania. Wystawiali pieczarki na działanie promieni UV i okazywało się, że pieczarki produkują witaminę D, nie? Te, które nam brakuje. Podobnie jest z niektórymi gatunkami drożdży. No. Więc jeśli nam brakuje witaminy D, nawet możemy wziąć takie pieczarki ze sklepu, wystawić na działanie promieni UV, czy boczniaki, tak, bo one nie były wystawione na takie działanie. No i wystawiamy na takie działanie i to nam się produkuje tam witaminę D, one trochę zczernieją i mają wtedy więcej witaminy D. Więc grzyby, słuchajcie, są doskonałym źródłem tej witaminy jako suplement. A jeśli nie brakuje słońca, tak, na zimę trzeba zgromadzić tej witaminy D, bierzemy grzyby, gromadzimy. Tak, suszymy sobie, tam smażymy, coś to sobie z tym robimy. W każdym razie uzupełniamy minerały przed zimą. Super, naprawdę to jest obmyślone. Ktoś to fajnie nad tym pomyślał. Ja bym powiedział, niezły plan, taki banalny na życie. Co jeszcze bardzo ważne? Bardzo ważne, słuchajcie, są drzewa, tak? Tutaj mamy białą brzozę. A, czy brzozę z białą korą, nie białą. Nie wiem, jaki to dokonek. Ja się do końca się na drzewach nie znam wszystkich. No ale wiem, że pod takimi brzozami bardzo często można szukać koźlarzy, zwłaszcza jeśli mamy las, gdzie tych brzóz jest dużo, to po jedna sprawa. Więc często się chodzi koło takich, szuka się kozaków, koźlarzy, krakowiaków, jak to niektórzy nazywają, czyli czerwonych kozaków, przeróżne nazwy na to ludzie mają w różnych częściach Polski. Pod brzozami się takich rzeczy szuka. Tutaj te przed chwilą te jak one miały, te borowiki, to znalazłem, słuchajcie, tutaj jest dąb, tak? Dąb, to jest jedna sprawa, więc koło dębu rosną borowiki, no albo koło takich, to jest chyba bóg, albo, no bóg to chyba jest, włóczyna, czy coś tam, czy wiołos, cokolwiek, nie? A w tym stylu, dla mnie to jest bardzo podobne, wiem, przepraszam, my, tych drzewologów za zdrobnienie. Co tu jeszcze na drzew, to za bardzo nie mam, tutaj mam jeszcze, o co to chodzi? O to chodzi, że grzyby mają coś takiego, że po prostu rosną w jedne koło, mają taką, wiecie, to się fachowo jakoś nazywa, w każdym razie lubią sobie grzybnie koło odpowiednich drzew rosną, jakie takie związy. Jedno dostarcza jednemu wody, drugie minerałów i to by tak sobie tak, że tak powiem, rosną. Tu mamy, słuchajcie, sosnę. Pod sosną czasem są takie maślaki, takie borobowe, jak to nazywam, no takie skórkę się z nich ściąga. Są jeszcze modrzewie, pod modrzewiami często możemy spotkać takie żółte maślaki,
W każdym razie w podręcznikach do grzybów tego będzie zapewne więcej. Szukam, tak się rozglądam, czy może coś jeszcze znajdę, ale akurat teraz nie ma, wszystko się pochowało. Wszystko się pochowało, ja trochę żałuję, że nie wziąłem sobie jakiegoś wiadra czy jakiegoś koszyka na te grzyby, tylko wyszedłem z siatkami tak po prostu, bo nie wiedziałem, że aż tego będzie. No tak się nie chciało chodzić z takim tym. No nic, w każdym razie wracam do domu. Co jeszcze warto? Warto się po prostu, przy okazji, jak nie będzie grzybów, to warto sobie tak nazbierać cokolwiek innego, jakiegoś ziółka z lasu czy czegoś. Tutaj pełno jest rzeczy różnych jadalnych. Tutaj mamy, wiecie, żółtlicę, tak? Akurat na drodze. To też się do zupy daje, to normalne jest. To jest normalne warzywo gdzieś tam w Peru. Tego używają. Tu mamy inne ziółko, to akurat zawsze zapominam, jak się nazywa, ale to jest na nerki, świetne. Więc czego sobie warto nazbierać, tak żeby mile wspominać ten pobyt z lasu, nawet jeśli grzybów akurat tym razem nie będzie. W ten sposób cała wyprawa stara się po prostu jakaś taka milsza i można sobie jeszcze przez kilka dni na przykład pić takich ziółek po prostu z lasu. Więc warto się po prostu kilku takich rzeczy nauczyć. Co tu jeszcze można ciekawego zebrać? Na pewno, słuchajcie, to jest bioeko i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tam jest fajnie. A to, co rośnie niżej, to warto trochę przemyć, no żeby tam nie było żadnym, że jakieś zwierzątko na to nasikało. No i to tyle na razie. Może jeszcze mi się coś przypomni, coś jeszcze uznam za wartościowe, żeby nagrać. W każdym razie pamiętajcie o tych drzewach. Tu mamy znowu brzozę. Oj, słabo, bo słońce. Ale no czasami, jak jest, słuchajcie, taki las, gdzie bardzo mało jest takich brzóz, ja zawsze biegnę w kierunku tych brzóz. No, mam praktycznie 50-centowe prawdopodobieństwo, że zaraz obok będą jakieś takie wielkie koźlarze, które, wiecie, pusty las, nic nie rośnie i tak dalej. Jedna brzoza w środku, idę do tej brzozy i tam zawsze jakiś koźlarz sobie tam będzie gdzieś siedział. Znaczy zawsze, no prawie zawsze. Więc warto się tego nauczyć, co pod jakimi drzewami, gdzie rośnie. Teraz, moi drodzy, to co mówiłem, idziemy, zobaczymy jedną kanię. Całkiem fajny okaz, tak? To co mówiłem, rozglądamy się dalej. Jest druga. Rozglądamy się najpierw. Nie ma żadnej, tak? Tak na pierwsze oko nie widzę żadnej. No ale co? No ale w związku z tym, że tak, jest tu wilgotno, jest tu fajnie, jest to dobre miejsce, dobry klimat na kanie. Mamy takie, wiecie, zarośle fajne, po które się łatwo chodzi. Więc zawsze robimy krąg dookoła, tak? To sobie, zobaczcie, robię taki krąg dookoła. O. Słuchajcie. No, następny piękny okaz, tak? Przy okazji jeszcze borowik. Proszę bardzo. Jest, słuchajcie, całkiem miło, tak? Mówię, miejsce na grzyby, wilgoć jest. Tutaj taki wielki okaz. Słuchajcie, będzie na dwa kotlety. Więc całkiem fajnie jest. Mówię, idziemy dookoła. Rośnie tego dużo. Mówiłem, borowiki rosną koło tych czerwonych humorów. Zły borowik jest czerwony humor, zaraz sobie pozbieram. Tutaj mamy następna kania i następna kania. Dobra, włączam nagrywanie i teraz zbieram. W każdym bądź razie znajdujemy jednego grzyba, nie rezygnujemy. Zawsze robimy kółko dookoła. 5-10 metrów. O, jeszcze, proszę bardzo. Jeszcze kolekcja podgrzybków. Tutaj one sobie rosną w takim kręgu. W sensie tu dookoła jest grzybnie, one zawsze na brzegu grzybni rosną, tak? Więc tutaj mamy taki krąg. To się dawniej nazywało czarci krąg. Czarownice tańczą, tak? Wokół kręgu jest krąg. I wokoło tego kręgu mamy pełno. No dokładnie, stoję w środku kręgu właśnie. Tu już chyba nawet pominąłem. Stoję w środku kręgu. Kręgu, jeżeli słabo widać, ale tu. Już mam brudne palce, tu stoi się tylko kręgu, pode mną jest środek grzybni, a ja sobie mogę tutaj pozbierać tych podgrzybków całą masę. Mówię, żałuję, że nie wziąłem czegoś więcej na zbieranie, no ale ja już się zbieram w kierunku domu. Na GPS-ie zaznaczyłem, gdzie mam dom, bo to jest nowy las dla mnie, więc jak jest nowy las dla mnie, to ciężko mi trafić do domu, więc sobie zawsze na GPS-ie można zaznaczyć, słuchajcie, na telefonie. Przytrzymujemy na tylko niebieską, na Google mapie, nie? Na Androidzie przytrzymujemy paluszkiem i tam nam zaznacza miejsce, gdzie masz samochód. I teraz wracam do tego samochodu. No ale wracam, teraz mi siatki zabraknie z tego, co widzę, bo tu kolejna grzybnia pod grzybku zajączków. Jak mówiłem, znajdujemy jednego grzyba, rozglądamy się dookoła, bo jest tego dookoła najczęściej znacznie więcej, tak? Ja to zwykle tak robiłem, że kucam koło jednego grzyba. Ja, gdzie moje siatki teraz? Kucam koło jednego grzyba i znajduję zaraz następne.
z tego jednego miejsca ja wyciągnę, słuchajcie, z pół siatki grzybu i drugie pół do tego, co mam, no już więcej nie trzeba, więc wracam. Życzę miłego grzybobrania. Mam nadzieję, że komuś cokolwiek pomogłem. W tym to są takie, słuchajcie, lata praktyki zbierania grzybów. Kiedyś jak była susza, w ogóle grzybów nie było. Ja zawsze do lasu wchodziłem, akurat wakacje były, nic nie miałem do roboty i wynosiłem siatkę grzybów, mimo tego, że wszyscy mówili, że nie ma grzybów, że jest susza. Zawsze, słuchajcie, w lasach, znaczy zawsze w górach przynajmniej, no, tutaj też jest, na równinach mazowieckich też są takie miejsca, gdzie jest wilgotnie, bardziej wilgotnie. Jak padał deszcz, to wszystko jedno, gdzie zbieramy. Jak nie padał deszcz, no to wiadomo, zbieramy tylko tam, gdzie było wilgotno. Ok, słuchajcie, jestem w takim miejscu. Grzybów to nie znalazłem w tym miejscu akurat, ale co wam chciałem pokazać. Punkt pierwszy. Więc tak to wygląda. Jest droga, jest jakiś wyrąb świeży, wyrąb wcześniejszy. I teraz tak, jeżeli mamy listopad, październik, to tutaj w tym miejscu, na tym świeżym wyrąbie, mogą się pojawić opieńki. To jest listopad, październik, tak? Jeśli mamy wrzesień, październik, to w tym świeżym lasku mogą się pojawić kanie. A cała reszta grzybów, jakie mogą być, to będą raczej w normalnym lecie, w sensie już starszym. Więc takie świeże lasy się nadają na, mówię, późną jesień, w sensie takie coś na opieńki, takie coś ewentualnie na kanie czasami można znaleźć. Więc takie, a cała reszta raczej w starszym lesie szukamy. Chyba że ten młody las czasami, jak jest modrzewiowy, akurat nie jest modrzewiowy, to czasami jeszcze można maślaki znaleźć, jeśli jest wilgotny. A całą resztę szukamy w starym lesie, więc takie coś też się nadaje na grzyby, tylko to musi być na przykład październik, listopad i będzie to opieńka. A jak nie ma grzybów, to jeszcze, słuchajcie, tak jak mówiłem, czas na zioła. Tym razem znalazłem sobie coś takiego jak niecierpek. To jest to coś. Tutaj takie coś z takimi strzelającymi nasionkami. To jest, słuchajcie, no trochę bez smaku i tak dalej, ale to jest takie ziółko, które no, leczy trochę problemy psychiczne, jak sobie zasługuje na niecierpliwość. Ja to tak mówię. W każdym razie działa trochę jak taka mały taki, można powiedzieć, psychoanalityczny uspokajacz. Więc bardzo polecam sobie teraz właśnie na zbieram, w związku z tym, że nie ma jeszcze tutaj opieniek. Jeszcze, słuchajcie, natrafiłem na coś przepysznego tak przy okazji. To jest, słuchajcie, czeremcha amerykańska. Ja tego nie znam z południa kraju, przynajmniej dopóki ja tam byłem, to tego nie było. Tak to wygląda. A w smaku to są, słuchajcie, takie... taka gorzka czereśnia. Na początku może być ciężko to posmakować, ale później to jest naprawdę bardzo smaczne. Naprawdę bardzo polecam. Podobno z tego Indianie z tego robili. No to jak mówię, amerykańska to większa od tej naszej. No i jakoś tak przyjemnie coś takiego w lesie znaleźć. Smacznego w każdym razie. Na południu nie wiem, czy to rośnie, w każdym razie na Mazowszu tego jest, znalazłem naprawdę dużo. No tutaj lepiej się to uda sfotografować. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Pestek nie połykałem, pestki są trujące. Jak od wiśni, czereśni, wszędzie są pestki trujące. Mają te amigdaliny i te inne tam, wiecie, wszystko to, co w tych pestkach od moreli. Tylko to trujące jak zwykle jest, nie? Więc tego nie jemy. Jak widać, mało ludzi to znam, by to było tu obiedzone. Znowu przy drodze nikt tego nie je, pewnie oprócz mnie. W każdym razie, dzięki Bogu, że nikt tego nie je. Bo to jest naprawdę dobre.